Witam serdecznie wszystkich widzów Niezależnej Telewizji Janusza Zagórskiego. Bardzo przepraszamy za spóźnienie. Witam serdecznie mojego gościa. Witam. Pan Aleksander Wdejew, twórca książki, którą zresztą Państwo widzicie w tle i tą, którą trzymam w ręce, Cywilizacja Dusz. O niej dzisiaj będziemy rozmawiać. Ale zanim przejdę do dyskusji, pozwoli Pan, że zrobię mały wstęp. Przede wszystkim przepraszamy. Nasza kolej, mimo tego, że jest fantastycznie już wyposażona, ale niestety płata figle. Pan Aleksander spóźnił się 25 minut, stąd nasze spóźnienie, zanim dojechaliśmy do Sobótki. Szanowni Państwo, kilka miesięcy temu wydawca New Space, Maciej Wiszniewski, powiedział do mnie takie słowa. Ból budzi, cierpienie zmienia. Te słowa na tyle mnie zastanowiły, że zaczęłam poszukiwać odpowiedzi. Czy na pewno, czy to właśnie tak jest? I tak się stało, że przez te formy pytań doszliśmy do tego miejsca, że dzisiaj tutaj razem wspólnie z panem Aleksandrem jesteśmy przy stole. I powiem państwu, że cofnęłam się do XVI wieku, do czasu naszego poety renesansu Jana Kochanowskiego z Czarnolasu, który napisał przepiękne 19 trenów pieśni żałobnych po śmierci i po stracie swojej córki Urszuli. Jeden z moich ulubionych, może też Państwa, ósmy tren, mówił: Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Urszulo, tym zniknieniem swoim, pełno cię, a jakoby nikogo nie było, jedną maluczką duszką tak wiele było. Jednak tren jedenasty jest wyjątkowy, ponieważ jest pełen rozczarowania do świata i rządzących nim zasad i rozpoczyna się od słów, pozwolę sobie przeczytać. Fraszka, cnota, powiedział Brutus porażony. Fraszka, kto się przypatrzy, fraszka z każdej strony. Kogo kiedy pobożność jego ratowała, kogo dobroć przypadku złego uchowała, nieznajomy wróg jakiś mieszka ludzkie rzeczy, nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy. Jeśli Państwo pamiętacie, w trenach jest udokumentowane załamanie się optymizmu, renesansu i kryzys filozoficzny. Ale treny także relacjonują próbę odbudowania tego światopoglądu, ponieważ tylko znalezienie pewnych i niezmiennych postaw ludzkiego bytu mogło uchronić człowieka myślącego od pesymizmu i cierpienia. I przemieszczamy się teraz w okres romantyzmu, czasy Adama Mickiewicza. Bo jak widzicie Państwo, żyjemy w czasach, które każdego dnia płatają nam dziwne figle. Stajemy przed wieloma dylematami, poszukujemy wartości wyższych. Jesteśmy świadkami niezrozumiałych iluzji, z którymi przyszło nam żyć. Warunki, które zostały stworzone nie z naszą zgodą, ale zostały nam narzucone. Pamiętacie słowa Adama Mickiewicza z Dziadów, który mówił, że czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Dlaczego taki wstęp? Jak widać, autorytety polskiej literatury, nasz Wiersz, Mickiewicz, pisali o bólu głęboko odczuwanym, jak Kochanowski, osobistym, i jak Mickiewicz, odczuwającym ból za cały naród. Był naszym wielkim wieszczem, dla mnie autorytetem do dziś. Podobnie było ze Słowackim, z Norwidem. W momencie największego zagrożenia, zaniku wartości, tworzy się literaturę przesiąkniętym duchem odrodzenia Słowian. Poszukujemy wartości, żeby umieć sobie poradzić w świecie, w jakim przyszło nam żyć. Ja pozwolę sobie teraz odczytać słowa, które nie chciałabym ani jednego słowa gdzieś tutaj, żeby mi przepadło, więc pozwolę sobie przeczytać to, co według mnie jest dzisiaj bardzo ważną rzeczą i bardzo możliwe, że Państwo się z nami zgodzicie i bardzo proszę, możecie dokonywać wpisów, możecie wspólnie z nami uczestniczyć w tej naszej dyskusji, żebyśmy doszli tak naprawdę do pewnych odpowiedzi, po co tutaj jesteśmy dzisiaj, a mianowicie do tematu duszy, tak, pomału do której dochodzimy. Odczuwam, że upadek wartości, a raczej ich lekceważenie, wszechogarniający materializm dzisiejszych czasów spychają człowieka po równi pochyłej w stan stagnacji, zawieszenia i powiedziałabym odrętwienia, gdzie rodzący się ból z takich wyborów jednych budzi,
innych ogłupia, a jeszcze innych zatraca, przed innymi staje powracające pytanie o wartości stałe, nieprzemijające, nadające sens życiu i siłę pokonywania problemów, o moc życia i sens trwania. Kto z Państwa oglądał mój ostatni program z Januszem Zagórskim, kiedy opowiadałam o spotkaniu z Dalai Lamą, w pewnym momencie pokazałam Państwu książkę Izabeli Margońskiej Przekazy duszy. Byłam pod wielkim wrażeniem, bo taki jaki tytuł, taka książka, Przekazy duszy, tak została napisana. Ten temat na tyle mnie zainteresował, zaciekawił, że postanowiłam znaleźć najlepszego w naszym kraju. Możliwe, że jednego, może nie jednego, dowiemy się dzisiaj, specjalistę od terapii duszą, psychoterapeutę. I właśnie dzisiaj goszczę tutaj, jeszcze raz Panie Aleksandrze, witam serdecznie. Witam. Dziękuję za przybycie. Bardzo mnie miło dzisiaj tutaj być z Wami. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę porozmawialiśmy o duszy, o roli duszy, która odgrywa w naszym życiu. I to, co Pani Marzena przeczytała, pokazuje, że to ludzie w różnych okresach życia, w różnych wiekach, docierali do tego momentu, żeby dotknąć swojej duszy i poczuć ten ból, który zbierała w ciągu naszego życia. Dzisiaj nasz program będzie dokładnie z tym powiązany. Chcemy zachęcić każdego z Was do dotknięcia swojej duszy i poczucia tego bólu, który zbieraliście Wy w niej latami. Może uda się coś z tym zrobić. Przygotowałam od siebie oraz od osób, które poznały Pana książkę Cywilizacja dusz. Polecam. Pytania, na które mam nadzieję, że da nam dzisiaj Pan jasną odpowiedź. Panie Aleksandrze, jak odróżnić głos duszy od głosu ego? Zaczniemy od jednej rzeczy. To chciałbym dzisiaj podziękować wszystkim, którzy już przeczytali tę książkę, a ci, kto nie przeczytali, zachęcić do zainteresowania się tematem duszy, bo temat duszy jest na tyle uniwersalny, na tyle wszechogarniający, dotyczy każdego człowieka. Nie ma człowieka, który mógłby powiedzieć, mnie to nie dotyczy, ja nie mam duszy. Nie mam takich ludzi, nie spotkałem. Tak? Każdy człowiek jest świadom istnienia swojego duszy, swojej duszy, no temat nigdy jakby nie jest rozwinięty w pełni. On jest zawsze bardzo powierzchowny. Ludzie nigdy nie wchodzą wewnątrz tego, nie chcą zobaczyć, jak ich dusza wygląda. Czym żyje ich dusza? Jaką rolę odgrywa w ich życiu? Dlatego ta rozmowa dzisiejsza będzie formą zacząć dialog, który może trwać o wiele dłużej, który będzie powiązany dokładnie z tematyką dotykania duszy każdego z nas. Co tam możemy znaleźć? Jak to zrobić? Jakie doświadczenie z tym jest powiązane? I ta dzisiejsza rozmowa i te pytania, które Pani Marzena przygotowała, muszą nam to ułatwić. Pierwsze pytanie było: jak odróżnić głos duszy od głosu ego? Z tego zaczynamy, bo głos ego bardzo dobrze wiemy, bardzo dobrze znamy w naszym życiu. On jest cały czas obecny w naszej głowie. To jest głos, który wypełniony naszymi emocjami, pragnieniami, uczuciami. To jest głos naszych potrzeb, pragnień. Nasza intuicja? Nasza intuicja to jest troszkę inny głos. Nasza intuicja to już bliżej głosu duszy. Tak вот, głos ego to jest głos, który krzyczy w naszej głowie. Głos duszy w tym momencie nie ma szansy, my nie możemy jego usłyszeć w tym krzyku, w stałym wewnętrznym napięciu, z którym żyjemy całe życie. To nie chodzi o tylko napięcie powiązane z jakąś kłótnią, to jest napięcie braku zadowolenia życia, ze związka, z braku zadowolenia pracy, którą wykonujemy, braku zadowolenia tego, co na co dzień widzimy w swoim życiu. W telewizorze, tak? I tak dalej. To znaczy to, co słyszymy, tym, czym wypełniamy swoje życie. Żeby odróżnić głos ego od głosu duszy, musimy stworzyć w naszym życiu ciszę, przerwę. Ta przerwa powstaje, kiedy zacichają natrętne emocje, natrętne uczucia, natrętne pragnienie. Musimy świadomie zacząć pracować ze stworzeniem tej wewnętrznej ciszy. To ćwiczenie jest znane na całym świecie tysiące lat. To jest najprostsze ćwiczenie medytacyjne, powiązane z oddechem i wizualizacją, uspokojeniem, wyciszeniem, skupienie się na określonym sposobie oddechu albo skupienie się na określonym wizualizacji. Te ćwiczenia powodują uspokojenie przepływu naszych emocji. I kiedy powstaje w nas wewnętrzna luka, wewnętrzna cisza, ta cisza zaprasza naszą duszę do mawienia. I w tej ciszy możemy coś usłyszeć. Nasza dusza najczęściej przemawia z nami nad rana. 4-6 godzina to jest nazywające czas przestrzeni. To jest czas, w którym wszystkie nasze
natrętne myślenie jest jakby uspione. I wtedy dusza najczęściej zaczyna z nami rozmawiać. To, co ona mówi, jest niepodobne do niczego, co słyszeliśmy od naszego ego. Ego to jest coś, co nas dominowało w tym życiu. Ma swój złoty tron, na którym siedzi całe życie. Tak вот, my musimy to ego z tego tronu zrzucić i posadzić tam naszą duszę. Żeby to było możliwe, musimy przypomnieć o jej istnieniu. Musimy przypomnieć o tym, żeby dać naszej duszy prawo do bawienia w naszym życiu. Nasza dusza całe życie próbuje z nami rozmawiać. Próbuje w jakikolwiek sposób spłynąć na nas. No myślę, że powiedziawszy, nigdy prawie nie słyszymy, bo jesteśmy przytłaczeni głosem naszego ego. Tak вот, my musimy widzieć, żeby dusza zaczęła mówić, ego musi przestać krzyczeć. Musi siedzieć cicho. A tak będzie możliwe tylko wtedy, kiedy my świadomie zaczniemy z tym pracować. I wtedy nasza dusza będzie nareszcie miała szansę cokolwiek powiedzieć, być wysłuchanej przez nas. Czyli zrobienie przestrzeni? Przestrzeni wewnętrznej, ciszy. Ale zewnętrznej myślę, że też. No, oczywiście, że trzeba wyłączyć telewizor i telefon. Ale jesteśmy też w różnych relacjach, w różnych, jako partnerzy, jako rodzice, jako przyjaciele. Czy nie powinien być taki czas odsunięcia, delikatnego odsunięcia wszystkich, żeby tą ciszę w sobie znaleźć? Czasami to delikatne jest za słabo. Czasami musimy naprawdę zrobić duży wysiłek, żeby uspokoić swój wewnętrzny ból, swój wewnętrzny lęk, swój wewnętrzny krzyk, który czasami jest z powodu bólu, o którym Pani Marzena zaczęła rozmawiać na początku, który nas budzi, który zmusza nas do działania. Tak вот, czasami stworzenie ciszy jest ogromnie trudnym zadaniem, ogromnym wysiłkiem dla wielu ludzi wydaje się niemożliwym. Chcąc odnaleźć siebie, bardzo często stajemy się wrogami dla tych najbliższych, bo myślą, że są odrzuceni. Czy nie jest takie pojmowanie? Nie odrzucone, odsunięte. To znaczy, kiedy my szukamy wewnętrznej ciszy, potrzebujemy mieć dystans. Dystans do różnych wydarzeń w naszym życiu. Do różnych sytuacji rodzinnych, do różnych sytuacji, które przytłaczają nas na co dzień. Musimy trochę wycofać z tego wszystkiego, wejść wewnątrz siebie i skupić się na tym wewnętrznym głosie, na tej wewnętrznej ciszy. Czy możemy powiedzieć tak, że nasza dusza jest w sercu, a ego w naszym umyśle? Stąd ten krzyk? No, bardzo dobre określenie, możemy tak powiedzieć. Także to tutaj jest najbardziej to pasuje, bo często mówią ludzie, że słucham głosu swojego serca. Tak? To znaczy nasza dusza mówi przez nasze serce, mówi przez te uczucia, które powstają w tym sercu. Czasami mówi, że serce boli, albo że dusza boli, tak? Czasami mówi, że dusza jest poraniona. To też jest, cały czas pokazuje, że to jest powiązane z obszarem naszego serca. Także zgadzam się, że umysł bardziej jest powiązany z głową i z myśleniem, a dusza jest bardziej powiązana z sercem i z odczuwaniem. Panie Aleksandrze, drugie pytanie. Czym jest dusza dla człowieka, a czym dla Boga? No to bardzo pytanie. Każdy z nas musi zadać tego pytanie sobie. Czym jest dusza dla mnie? Jak rolę odgrywa w moim życiu? Czy pamiętam w ogóle o niej? Czy dusza dla mnie jest tylko czymś bardzo górnolotnym, mimolotnym, trudno określonym? Czy to jest codziennym pojęciem, którego każdego dnia dotykam? Dusza dla nas tak naprawdę naszym Stwórcą. Kiedy dusza pierwszy raz przychodzi do tego świata, część swojej energii zagęszcza w nasze ciała, przekształca w nasze ciała. Część swojej świadomości przekształca w naszą świadomość. Jesteśmy z duszą połączone cały czas. Dusza jest tak naprawdę naszej matki. Cały czas jesteśmy połączone energetycznie pępowiną z naszej duszy. Ta pępowina łączy z nas z nią w każdym żywocie. Kiedy ta pępowina przerywa, to ciało umiera. Tak вот, nasza dusza jest naszym prawdziwym Stwórcą. I od jakości albo od stanu naszej duszy zależy jakość naszego życia. Dla nas dusza, powiedziałem, musiała być najważniejszym, bo głównym celem duszy jest stałe połączenie nas z Bogiem. To jest rola, którą Bóg jej dał do wykonania. Zawsze piszę w swojej książce, że dusza dla mnie to jest komórka świadomości Boga. Ogromna ilość tych komórek rozrzucona po naszym wszechświatu przejawiają się w różnych ciałach. Ludzi, zwierząt, przyrody, roślin. Czy przestrzennie możemy na to spojrzeć? Bo ja, mając 18 lat, przeżyłam śmierć kliniczną i widziałam, jak z siebie wyszłam, jak doszłam do sufitu, a później jak w siebie weszłam, kiedy lekarz uderzył mnie w twarz, żeby widział jedną szansę chyba uratowania mojego życia, bo przedawkowano narkozę. I rzeczywiście to doświadczyłam. Widziałam,
rozumie, co Pan mówi, ale to połączenie tej duszy z Bogiem, czy tak jak jest ta nić, którą widziałam, połączenia ciała z duszą, która wychodziła, to tak jest też połączenie duszy z Bogiem? Czy jest coś, co jest niewidoczne? Czy jest coś, co jest tak mikroskopijne, że nie jesteśmy w stanie tego okiem zobaczyć, a jest to czucie? Jak możemy to nazwać, to połączenie? To znaczy połączenie z duszą nie możemy zobaczyć, bo to jest naprawdę energia i dusza przejawia się w polu energetycznym. Czyli człowiek tego zobaczyć nie może, jedynie swoje własne połączenie. Może odczuć, bo kiedy mamy mocne połączenie z duszą, to jej obecność w naszym życiu jest natychmiastowa. Jej wpływ, jej emocje, uczucie odczuwamy tak, jakby żyliśmy z kimś bardzo bliskim związku. Uczucia naszej duszy jest tak samo jawne, przejawiają się w bardzo silny sposób, kiedy stwarzamy tu relację z duszą, kiedy budujemy jakikolwiek związek. I wtedy to połączenie jest 100% aktywne. Takich ludzi jest naprawdę bardzo mało. W większości wypadkach jest to połączenie minimalne, które pozwala nam przeżyć, utrzymuje nas przeżycie. Dlatego dla większości ludzi dusza jest tylko tym, co daje tym możliwość bycia. Dlatego zawsze mówię, że to kiedy dusza odeszła, człowiek umarł. I to jest jedyna informacja, którą każdy wie, tak, o duszy. Że takie przerywające co to połączenie, ta nić, z duszy jest zrywana, człowiek już nie żyje, tak? Jak nauczyć się tej komunikacji z duszą? Bo rozumiem, że każdy ma duszę, każdy, kto żyje, jest połączony chociaż jednym splotem, jednym węzłem, jeżeli tak można ująć. Bo rozumiem, że tych połączeń z tą duszą może być więcej. Jeżeli jesteśmy bardziej na drodze rozmowy z własną duszą, czujemy ją, czyli ona jest jakby bardziej przyklejona, jeżeli tak może być, albo my w niej, albo ona w nas? Mnie wydaje się, że to budowanie relacji z duszą, albo rozbudowanie tych połączeń, albo odbudowanie tej pępowiny energetycznej, która nas musi łączyć z duszy, powstaje, kiedy zaczynamy z duszy budować prawdziwe życie. Nie doświadczamy czas od czasu, nie doświadczamy duszy w jakichś chwilach uniesienia, nie doświadczamy duszy w jakichś, nie wiem, zniosłych momentach, albo w ciężkich, bolesnych, trudnych doświadczeniach, kiedy mówimy, że dusza rozrywa się, albo że dusza jest okaleczona. Nie. Budujemy relacje z duszą w normalnym, codziennym życiu. Zaczynamy myśleć o duszy jako partnerze, który jest w naszym życiu, który cały czas obecny, czy chcemy tego, czy nie. Te relacje muszą być naturalne, normalne relacje codziennego życia. Musimy rozmawiać z duszą, musimy ją dotykać, musimy próbować usłyszeć głos duszy, poczucie jej mocy i uczucia. Robimy to każdy dzień świadomie. Tak jak przebywają w każdym normalnym związku, próbują ułożyć jakiekolwiek relacje w tym związku. Nie wszystkie związki jest udane. Są ludzie, którzy przeżyli obok siebie 20 lat, no tak naprawdę nigdy blisko siebie nie poznali. Nigdy nie stworzyli prawdziwej emocjonalnej więzi. Tak wygląda w większości wypadków życia z duszą. Jest ona z nami, jest ona przy nas, no my jej nie odczuwamy. Siedzi spokojna w kącie, bo nigdy nie zwróciliśmy na niej uwagi, nigdy z niej nie rozmawialiśmy, nigdy nie zapytali jej zdanie w jakiejkolwiek decyzji. Nasze życie jest nasze wspólne życie, naszej duszy. Musimy razem to życie przeżyć. Jeśli ktoś zadaje sobie teraz pytanie, a po co nam w ogóle ta dusza, to przecież ta dusza jest nam po to potrzebna, żebyśmy realizowali Boży plan, który jest nam w naszej duszy zapisany, tak? Bo to o to chodzi. Połączmy się z nią, zrozummy, usłyszmy, żebyśmy mogli realizować Boży plan. Czy dobrze? Nazwałbym to nie Boży planem, nazywam to spełnieniem. To znaczy każdy z nas ma coś takiego jak realizację i spełnienie w tym życiu. Zawsze piszę na swojej stronie, że to wiele ludzi nie czuje tego poczucia spełnienia pod starość, czuje to ogromne wypalenie, zmęczenie, zniechęcenie. To życie dla nich nie było czymś przyjemnym, było trudne, bolesne, męczące i jedyne na co czekają to na śmierć. Tak? Życie z duszą powoduje to, że nasze życie jest wypełnione jakościowymi zmianami. Realizujemy się, spełniamy się, podążając za głosem naszej duszy. W naszej duszy ten plan jest zapisany, on jest 100%. Ale nie boimy się też odejść, bo skoro nie jesteśmy tylko mięsem, ale jesteśmy jeszcze duszą. I to jest bardzo ważne, że znika ten lęk przed śmiercią. To znaczy, kiedy zaczynamy żyć z duszą, to dusza nam opowiada nie tylko o tym życiu i poprzednich żywotach, które były i o tym, co doświadczaliśmy w różnych okresach, no i mówię o tym, co będzie dalej, gdzie pójdziemy, gdzie odrodzimy się następnym razem.
I to jest najprzyjemniejsze, że to ten lęk przed śmiercią znika, a ten lęk jest u większości osób w starszym wieku ogromny. I ta świadomość tego, że kiedy idziemy już z planem prawidłowej realizacji, to co Pan powiedział, jesteśmy coraz bliżej siebie, a jesteśmy nieśmiertelni, czyli później, w następnym wcieleniu, w następnej może cywilizacji, bo nie wiadomo jak szybko wrócimy z powrotem, tak? Bo to też od czegoś zależy. Czy nie? No nie chciałbym tak powiedzieć, że jesteśmy tak niesmiertelni. Nasze życie trwa tam 100, 120, 130 lat. Ta świadomość tak naprawdę ona kończy się w określonym momencie. To ciało umiera. Niesmiertelna jest nasza dusza, która z nami jest cały czas obecna. Ale pamięć naszego życia jest zapisana w tej duszy. W tej duszy. Dokładnie. No, i później ona kiedy radzimy się następnym razem, wszystko zaczyna się od nowa. Czyli jednym słowem, kochani Państwo, należałoby robić wszystko, żeby być coraz lepszym dla samego siebie. No to nazywa się realizacja. To nazywa się realizacja coraz i spełnienie, dla samego siebie. Kiedy zaczynamy realizować plan naszej duszy, zaczynając powstawać coś takiego, co nazywa się wewnętrzna równowaga albo harmonia. Zaczynamy współgrać z życiem, z przyrodą, z ludźmi. To znaczy, odzyskuje wewnętrzną równowagę, powoli ta wewnętrzna równowaga zaczyna wychodzić na zewnątrz. Zaczynamy odzyskiwać równowagę światem zewnętrznym. Tak вот, życie z duszą to jest stworzenie albo odzyskanie, albo zbudowanie tej wewnętrznej równowagi z samym sobą, ze swoimi pragnieniami, uczuciami, marzeniami, tęsknotami i równowagą z życiem zewnętrznym, życiem rodziny, życiem społeczności, życiem kraja albo miasta. Zgadza się. I ta równowaga zapewne pozwoli odpowiedzieć na następne pytanie, które mówi, co to są iluzje. Im większa równowaga, tym mniej chyba iluzji w naszym życiu, no bo jest większa taka świadomość. Widzi Panie, Państwa, że to kiedy nie żyjemy z duszą, skazani jesteśmy na głos ego. Ego żyje, kieruje naszym życiem przez iluzję, które stwarza, że musimy dominować, musimy kierować swoim życiem, narzucać, musimy zmieniać siebie i swoje życie, bo nie jesteśmy doskonałymi. Kiedy zaczynamy żyć w zgodzie z duszą, to pierwsze co słyszymy, to jest nasza wewnętrzna doskonałość. Dusza mówi zawsze tak, jesteś doskonały od początku do końca. Znajdź to w sobie. Obudź to w sobie, naucz się z tym żyć. Pokaż swoją doskonałość innym. Dusza nie mówi, że to my musimy narzucać cokolwiek komukolwiek. Ona mówi, to jest twoje życie, zrób z nim to, co trzeba. Pokaż innym, jak żyć z duszą. Kiedy będziesz szczęśliwy, każdy inny zapyta ciebie, jak to osiągnęłaś. I każdy inny będzie chciał to powtórzyć w swoim życiu. To znaczy, naszym zadaniem jest tak naprawdę odzyskać tą równowagę w połączeniu z duszą. I zacząć z niej korzystać. I wtedy nasze życie zacznie zmieniać się. Znikają nasze urojenia, znikają nasze lęki, znikają nasze zaburzenia emocjonalne, znikają nasze choroby. Bo ta wewnętrzna równowaga jest na każdej płaszczyźnie. Na płaszczyźnie zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, uczuciowego. Później przychodzi na zewnątrz. Zaczynają dotykać naszych związków, relacji. Zaczynają dotykać naszej pracy, naszego spełnienia zawodowego. To wszystko powstaje na drodze odzyskania tej wewnętrznej równowagi. Gdzieś tak. Super. Czy możliwy jest prawdziwy rozwój duchowy bez trwałego połączenia z naszą duszą? Czy możemy mówić o czymś takim? Sam rozwój duchowy, założenie, mówię o duszy. Tak jak psychologia musiała być nauką, która zajmuje się rozwojem duszy albo zrozumieniem duszy, tak i duchowość musiała być uczeniem się życia z duszą. Nie psychologia, nie duchowość tym nie zajmuje się. Poszli gdzieś w innym kierunku. To znaczy, życie z duszą to jest naturalny sposób, na naturalny sposób rozwoju normalnego duchowego. Bez medytacji, bez specjalnej diety, bez specjalnych książek, bez specjalnych kursów i warsztatów. Nie muszę jechać do Indii, żeby spotkać swoją duszę. Możemy to zrobić w każdym momencie w swoim domu. Wystarczy tylko chęć. Wystarczy tylko zainteresowanie, o czym ten facet mówi, jaka dusza, jaką rolę odgrywa. To znaczy, my musimy trochę stać ciekawi tego, kim jest nasza dusza i gdzie ona jest. I ta ciekawość nie może być powierzchowna. Ta ciekawość musi być o wiele głębsza. Tak? To znaczy, jeśli chcemy naprawdę rozwinąć się duchowo, nie możemy tego zrobić bez bliskiego kontaktu ze swoją duszą. Czytanie książek i słuchanie niezależnej telewizji nie zrobi nas duchowymi.
Prawda. Te kryształy też tym nie pomogły. Kryształy są z Maroka i one są na stres. Specjalnie tutaj zainicjowałam, żebyśmy w sposób jak najbardziej spokojny tą dyskusję przeprowadzili. Jednym słowem tak, szukamy porozumienia z duszą, wyciszamy, robimy swoją przestrzeń, budujemy swój spokój, budujemy swoją równowagę po to, żeby usłyszeć głos, który jest głosem naszej duszy. Nie intuicji, nie ego, tylko głosem naszej duszy. I problem uczyć się odróżnić. Jak kończy się głos ego, zaczynając się głos jakaś duszy. Mała podpowiedź, jak zacząć? Oprócz tej przestrzeni, oprócz tego wyciszenia, tego złapania tego krzyku, który w naszych głowach jest, tego naszego ego, tych naszych pragnień, tych naszych pożądań, naszych chuci, naszych nałogów, naszej pychy i ignorancji. Bo to są chyba rzeczy, które najbardziej w dzisiejszych czasach no, niszczą ludzi. Tylko nałogi, ignorancja i pycha i wszystkie zaburzenia emocjonalne powstają, tylko ten kontakt utraciliśmy w dzieciństwie. Kiedy ten kontakt z duszą, który dla każdego z dziecka był naturalnym, dlatego dzieci tak różnią się od nas, ich sposób życia, ich spontaniczność, ich szczerość, ich czasami przebłyski genialności, które każde dziecko czasami mówi coś takiego, że zaskakuje wszystkich dorosłych. To wszystko jest powiązane z tego, że życie z duszą dla dziecka jest tak naturalne jak oddychanie. Każde dziecko słyszy swoją duszę i każde dziecko korzysta z tego. Z tego momentu życia każde dziecko to ma. I my tracimy to. Tracimy, no zostaje w nas pamięć czegoś, co kiedyś było. Tak вот, ta książka jest powiązana z próbą przypomnieć nam o powrocie. A powrocie do sytuacji, w której kiedy każdy z nas doświadczał. Kiedyś każdy z nas był połączony z tej duszą i korzystał z jej w życiu. W tej chwili po latach zapomnienia, po latach zatracenia tego kontaktu, nadszedł czas na to, żeby do tego wrócić. Obudzić się i powiedzieć się, może teraz już będę mógł to zrobić. Pamiętam, że jako dziecko pilnie chodziłam na wszystkie lekcje religii, ale przyznam się Państwu szczerze, że kompletnie nie pamiętam, żeby powiedziano do mnie kiedykolwiek, szukaj głosu swojej duszy, ona jest w tobie, buduj prawidłowe relacje, zaznasz wtedy równowagi, zaznasz wtedy szczęścia, będzie ci wtedy łatwiej. Bo przecież tak naprawdę, zobaczcie Państwo, jakie to jest proste. To jest naprawdę proste. Troszeczkę popracować z sobą, żeby to życie nasze było piękniejsze, bo widzimy, w jakim świecie dzisiaj żyjemy. To nie jest świat spokojny, to nie jest świat radosny. Ja prowadzę biuro od 20 lat i od 20 lat dotykam naprawdę wielkich ludzkich problemów. A ich jest teraz coraz więcej. Coraz więcej starszych, porzuconych ludzi przez swoje dzieci, obdartych ze wszystkiego, można powiedzieć nawet tak. Ludzi naprawdę nieszczęśliwych, ludzi, którzy pobrali kredyty i nie mają dzisiaj nic. I borykają się całe życie ze spłatą, która tak naprawdę zapewnia im tylko kilka metrów nad głową. Nie żyjemy w ciekawych czasach, a z tego, co Pan mówi, wydaje mi się, że poszukiwanie siebie w sobie, bo to tak chyba trzeba nazwać, w ciszy i w spokoju, w pokorze, ale też w szacunku, dużym szacunku do samego siebie. Bo ta przestrzeń nasza, nie dosyć, że powinna być czysta, to jeszcze powinna być świadoma i zrównoważona. I wtedy naprawdę ten świat wyglądałby inaczej, bo jeśli tak rzeczywiście jest, że punkt w sercu dla wielu kardiochirurgów, lekarzy jest wiadomy, że nie można go dotknąć, bo w momencie, kiedy go się dotyka, człowiek umiera, może to właśnie jest ten punkt połączenia z duszą, o czym już niektóre pozycje, z tego co wiem, no, zostały wydane. Panie Aleksandrze, czy oprócz Pana, bardzo się cieszę, że Pan przyjechał, temat dla mnie naprawdę cudowny, że możemy o tym rozmawiać. Nowy, ale zarazem bardzo bogaty w coś, co płynie na pewno na moje i na Państwa, myślę, większości życie. Dlatego polecam, bo książkę przeczytałam, długo się zastanawiałam, zawsze wydawało mi się, że dusza mieszka w nas. Okazuje się, że dusza jest większa. To my jesteśmy w duszy. To też jest piękne odkrycie. W tej książce Państwo to przeczytacie. W tym momencie z Państwem się pożegnamy i zaproszę Was za 2 tygodnie na program o terapii. Spotkamy się, będziemy mówić o metodach, jak można pomóc, ale jeszcze, jeśli Pan pozwoli, wskazać może oprócz Pana inne osoby, które także są psychoterapeutami, terapeutami duszy, jak Pan. No przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że zachęcam ogromną ilość ludzi, którzy kończą ze mną terapię. Od wielu lat zachęcamy ich do pracy z duszą i poznania swojej duszy, dotykania ją i korzystania z tej duszy w codziennym życiu. Wiele ludzi dostają
przebłyskaw, przebić. Niektórych ludzi nawiązują tak wspaniałe relacje z duszą. I dwie takie osoby, to jest osoby, które kiedyś były sami pacjentami, które przeszli moją terapię, które poznali swoją duszę, zrealizowali tą bliskość i korzystają z niej na co dzień. To jest Paweł Kowalski, Agnieszka Kowalska, z którym ja współpracuję od jakiegoś czasu, bo zajmuję się w tej chwili czym takim, co nazywałem też terapią duszą. Pomagają ludziom lepiej zrozumieć, czego ich dusza od nich oczekuje. To nie jakby tłumaczami słów duszy. A nie jest osobami, które ja nazywam to dla opornych, to jest dla ludzi, których sami nie potrafią tego kontaktu nawiązać. To znaczy, czują potrzebę rozmowy z duszą, no nie mogą w końcu usłyszeć naszą duszę. Nasza dusza ma ogromny wachlarz możliwości komunikacji z nami. Zawsze mówię tak, że dusza ma 26 sposobów komunikacji z nami, które wybierze w Państwa wypadku niewiadoma. I czasami możliwość usłyszeć duszę nie jest taka prosta, jak Pani Marzena powiedziała, że to jest prosta. Czasami kontakt z duszą budujecie latami. To jest lata konkretnej pracy. Krok po kroku rozbudowuje tu bliskość, stwarza większe zrozumienie tego, co dusza dla nas mówi. Czego od nas oczekuje. Jakie jej pragnienie. Tak? Gdzie nas prowadzi. Jak nasze życie musi wyglądać razem z nią. Tak вот, Państwo Kowalskie, to jest Paweł Kowalski, Agnieszka Kowalski, prowadzą taką terapię, która pomaga ludziom lepiej usłyszeć swoją duszę. Prowadzą stronę, która nazywa się Zmiana na Ziemi.pl. Także zachęcam dla wszystkich, kto skończyli terapię, którzy do końca nie mogą zrozumieć, czego dusza od nas, od nich oczekuje do końca. Tak? To znaczy, uważam, że to można skorzystać z ich pomocy, żeby lepiej to zrozumieć. Bardzo dziękuję, Panie Aleksandrze. Ta prostota polegała na tym, że zanim pójdziemy do, sięgniemy po farmakologię, miałam na myśli, że lepiej zrobić sobie małą przestrzeń, puścić dobrą muzykę, zapalić świecę, tak jak tutaj mamy dzisiaj przy tej audycji, i spróbować pomyśleć w ciszy, zagłębić się w siebie, poprosić duszę o powrót, poprosić o głos, wypić dobrą melisę i o 4 nad ranem się obudzić i ten impuls może przyjść. Panie Aleksandrze, bardzo dziękuję za dzisiejsze przybycie i zapraszam za 2 tygodnie. Do widzenia. Dziękuję Państwu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że z tej audycji też dużo ciekawych rzeczy dla siebie wyciągniecie, a przede wszystkim nabędziecie cywilizację dusz. Tutaj u nas na terenie gminy jest u Zosi w księgarni. Ja też mam kilka egzemplarzy u siebie w biurze, więc jak coś, to zapraszam Państwa. A oczywiście do kupienia wydawnictwo New Space www.otoksiążka.com. Wydawca Maciej Wiszniewski. Bardzo dziękujemy, Panie Macieju, bo wiem, że Pan bardzo dużą rolę odegrał, żeby ta książka powstała, tak mi mówił Pan Aleksander, więc wielki szacun i ukłon. Pana jest piękna przedmowa też do tej książki. Dziękujemy za nią. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.